Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jest drugi odcinek ze starego Palionowa. Cofnęliśmy się, widzowie. Jesteśmy w miejscu, w którym kiedyś działo się tak naprawdę mega dużo rzeczy. Oczywiście zanim rozpoczniemy odcinek, to jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Na przykład 5000 łapek w górę to kolejny odcinek przesympatyczny i tak dalej. A oczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby spróbować przywrócić pamięć Milki, ponieważ liczymy na to, że jakoś znajdziemy na to rozwiązanie. Aczkolwiek jeszcze totalnie nie mam pojęcia, jakie to będzie rozwiązanie. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku postanowiłem przetestować pewien sposób, który mam nadzieję, że może coś jej przypomni, a mianowicie zabiorę ją na randkę. Tylko tym razem tutaj, na tym Palionowie, i zabiorę ją na randkę w miejsce, w którym już kiedyś jakaś randka nasza się odbyła i pójdziemy do kina pooglądać filmy. Jakie filmy? Zaraz zobaczycie, jakie to są filmy, ale zobacz, jakby pójdziemy do kina na randkę pooglądać filmy. No a ja jestem w miejscu, Jezu, jakie to jest wspomnienie rozpocząć odcinek znowu w tym samym miejscu. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile wspomnień tu się kryje. Niesamowite. Ale dobra, jestem tutaj przy Sfinksie pięknym, no po prostu to cudownie wszystko wygląda. Ja jestem po prostu w mega wielkim szoku, że to się tutaj w miarę zachowało jakoś i że to wygląda jakoś. Tam jest Milki, zaraz do niej pójdę i przedstawię sytuację. Ona jeszcze nie wie, że ją zabieram na randkę. Kazałem jej tam czekać i ona tam czeka, aż ja tam podejdę. Ale zanim tam podejdę, to ja chciałbym tutaj jeszcze przetestować jedną rzecz. Albo, znaczy nie, czy ja będę te nie, armata wyżej była, żebym... Dobra, to jej nie testujemy w takim razie. No ale nie wiem, jak wy sądzicie o tym, ale moim zdaniem wygląda to cudownie. Po prostu, no wybitnie po prostu. Ja mam takie wspomnienia, że aż łezka się wokół kręci, nie? No dobra, ale idę w takim razie po Milki i zabieram ją na tą randkę, żeby, prawda, puścić jej kilka filmów, ponieważ mam nadzieję, że te filmy jakoś przywrócą jej pamięć. Przynajmniej taką mam szczerą nadzieję. Dobra, halo, Milki! Halo. Ej, bo zaraz na takie coś mogę tu kliknąć? Możesz. Okej. Okay. Zapraszam tu na górę. Ej, stary, coś tutaj poszło nie tak. Co poszło nie tak? Nie wiem, jakieś tinty poleciały, to tak miało być? No, na tym to polega. Okay. Dobra, czekaj, tu, co? chodź tutaj, stań w tym miejscu, tutaj, nie? No. I patrz sobie po prostu. Okej, okay. Patrzę. O nie, Lindy jakieś tu jest. Ła! Ała. O! Bum! Tak. Ej, jest! Działa, działa tak jak kiedyś! Tak jest! No to tutaj to no ulubione działa, co to jest, no po prostu. Na a to jest... Kurczę, co to było? Ja nie wiem, jakby nie pamiętam, więc nie powiem ci, ale... Nie wiem. Nice. To było coś od Neona, okay. Ale nie pamiętam co. Dobra, okay. Nieważne, chodź, w każdym razie dzisiaj plan. Dzisiaj inny plan. Dzisiaj mam coś dla ciebie przygotowane, ponieważ... A może póki co jeszcze nie pójdziemy nigdzie. Przy tym wschodzie słońca, który właśnie tam pięknie się wyłania, chciałbym... Bardzo serdecznie zaprosić cię na randkę. Na randkę? Randkę. Randkę jak kiedyś tutaj. Może to ci przywróci pamięć. Zapraszam na randkę do kina. Pooglądamy sobie kilka filmów. Oj! Utala! O właśnie, sobie, dobra, ale jakoś mało wysadził. No. Myślałem, że będzie więcej. Patrz, a ten przycisk, widzisz? Bum. Tu się paliło. Tu się paliło ten. Dobra, chodź tutaj w takim razie. A ten zamek w ogóle ty widziałaś? No, on ci też nic nie mówi. Nie? Ale jest brzydki. Jest brzydki? Nie, no nie mów tak, chodź tutaj, patrz. Nie wiem, czekaj, tu przejdziemy. Tu przecież takie legendarne chwile tutaj są przecież. No chodź tutaj, patrz. Tu. Czekaj, czy ja dobrze jestem? Nie, to piętro wyżej było. Chodź, tutaj musimy pójść piętro wyżej. Tutaj, uwaga. O, hop. Dobra, jesteśmy piętro. No patrz, kurczę. No. No naprawdę nic? Dobra, nieważne, nie pamiętasz, to nieważne. Chodź, wracamy, idziemy w takim razie na randkę. To co było dzisiaj w planach. Okay. To może ci o tym opowiem kiedy indziej, co tutaj się działo. Zapraszam, tutaj idziemy w takim razie w stronę kina, ponieważ tam dzisiaj nasza randka się odbędzie. Mam kilka rzeczy dzisiaj do puszczenia. Chcę ci puścić kilka fajnych, prawda, materiałów, dzięki których mam nadzieję, że sobie przypomnisz co nieco. Więc musimy pójść do kina. Zapraszam cię na ten przesympatyczny seans, który zaraz się odbędzie oczywiście. Czy tutaj coś jest ciekawego? Nic tutaj nie ma ciekawego w tej skrzynce. Dobra, zapraszam. Rozsiądź się wygodnie. Nie ma tutaj niestety na czym usiąść, ale nie ma problemu. Ja zaraz zrobię. Na jakiś dywanik jest spoko, nie ma najgorzej. Patrz. Pum, pum. Nice. Tutaj. Idealnie? Możemy ewentualnie niżej siąść. Tu. No, bliżej. A może jakby się tutaj patrz. Jesteś jeszcze bliżej? Dobra, nie ma problemu. No. Ja mam wadę wzroku. Na zdrowie. Dziękuję wszystkim widzom, którzy napisali na zdrowie. Dobra, tu jest idealne miejsce. Idealnie. Tu. Siadaj i zapraszam cię na przesympatyczny seans.
A więc jesteśmy na seansie. To mój kanał. Mój kanał, na którym... mam rację, tak. Ale to nie o to chodzi tutaj, bo klikamy sobie od najstarszego. Cofamy się bardzo, bardzo dawno, bardzo, bardzo wstecz. I tu musimy zacząć od pierwszego, najważniejszego filmu. A ten film nazywa się, uwaga, czy... Czekaj, gdzie on był? To jest tutaj. Poznałem dziewczynę w Minecraft, to jest ponad rok temu, dokładnie jeszcze mówię, jaki to jest dzień. To jest 8 kwietnia 2020 roku. To jest film, w którym ja sobie tutaj siedzę i tutaj poznałem cię. Tu jest pierwszy raz, jak się zobaczyłem. Uwaga, patrz to. Neon? Jo, dzień dobry, witam. Patrz, widzisz to? Jesteś tutaj ty. Widzisz to? Byłaś tam. Dowód na to, że byłaś przede wszystkim. Ale nie pamiętam nic. Jaki? No jak? Nie co się wydarzyło? Góry i wbiegł. Tutaj, prawda, tako, no, jak fajnie to wyglądało wszystko. No i takie coś. To widzisz, jak to teraz to jest takie opustoszałe, ale wtedy było więcej tych rzeczy tam. Skakać niczym trzecie bardzo. Tutaj. Wiecie, tutaj. Ta wioska, tutaj zaczynaliśmy ostatnio. Widziałaś to? Tu byliśmy. No już teraz przypominasz sobie? Ja nie mogę, jakie czasy w ogóle. Ale dobra, karmi, nie. Tam były kury na dole też. I ty karmiłaś te kury. Dobra, ale idziemy dalej. Patrz tu, cała ta panorama, wszystko widać to, co było, co? To jest flak. Kiedyś były flaki, Boże, flaki były tak super. Flaki były wybitne. Naprawdę, to umożliwiało nam tak skakać fajnie. Patrz, będzie to pokazane. Powiem wam szczerze, powiem wam, że tu staniemy na górze. Czekaj, czy to będzie tu pokazane? Mam nadzieję, że tak. Że to palionowo to albo nie? 13 tysięcy łapek w górę, widzowie, zostać łapkę w górę. Kiedyś to były wyniki. Nie, ale łapki. No, ale patrz, czekaj, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj już jakiś zamek powstawał, widzisz to wszystko? No nie wiem, no moim zdaniem, no piękne czasy. Dlaczego ty tego nie pamiętasz? Dobra, idźmy dalej w takim razie. Pójdźmy do takich bardziej, że tak to ujmę, zaawansowanych momentów. Spytałem się, czy będzie moją dziewczyną. Zobaczmy ten fragment, uwaga. Znajdźmy ten fragment, gdzie ja się ciebie o to pytam. Uwaga, gdzie to było? Przygotowywałem się tutaj cały odcinek do tego. Ale i to wszystko. W koszulę, fiu. No widziałaś? I patrz tu, patrz tu. Dzisiaj jest klapnij se tu. Dzisiaj jest wielki dzień, ponieważ po pierwsze mam 100 dni daily, więc to jest taki, jak się chciałem pochwalić. I o, w ogóle, teraz to tutaj powiedziałem tak, jak słyszałeś, 100 dni daily to było. Setny dzień mojego daily się ciebie zapytałem, czaisz? A po raz drugi to postanowiłem dzisiaj wykonać ruch życia, ponieważ kucnę se tu. Chciałem się ciebie spytać. Ja się trzęsłam. Czy zostaniesz moją dziewczyną? O. Patrz, ale no. zanim powiesz, to słuchaj, przyniosłem tutaj. No słyszałeś, zadałem ci pytanie, czy będziesz moją dziewczyną? I ty, uwaga, co odpowiadasz mi na to? Plus jest to. Pomyśl sobie, weź sobie to do ręki, zobacz, co to jest. Przeczytaj to. Lila. O, wiesz, pamiętasz, co to było? Nie pamiętam. No nie, dobra. To był. Uwaga. Powiem to jeszcze raz. Wtedy powiedziałem ci tak. Daję ci ten bez, bo bez ciebie nie mogę żyć. Wow. Nie pamiętasz tego? Jest... Boże, takie rzeczy, ty tego nie pamiętasz. Strasznie cute, ale nie pamiętam. Przeczytaj, jak się nazywa ten kwiat. Nie mam po angielsku. Dobrze, to ci powiem, że jest to bez. Wiesz dlaczego bez? Dlaczego? Bo bez ciebie nie jestem w stanie żyć. No jak ty tego możesz nie pamiętać? Dobra, ale pytanie, czekaj. Proszę cię bardzo. Dobra, może... Tu, tak, tu się zgodziłaś. Tak jest, widzowie, tu się zgodziłaś. Ja nie mogę. No nie wiem, jak ty możesz takich rzeczy nie pamiętać, to jest po prostu, nie wiem, jest tak przykro, ale dobra. Idźmy do następnych rzeczy, następnych bardzo ważnych rzeczy, bo tu to jest nic. Idziemy dalej, tu, pierwsza nasza randka. Siemano i na wszystkich. Możemy znaleźć. Uwaga, no i z czegoś... Czekaj, randka odbyła się... Jakie masz enchanty na nim? Pomysł. Tu się odbyła. Widziałaś? Ja to nagrywam. Miejsce? Tam jest, ale jak będziemy, musimy tam pójść. Muszę tam pójść i to wszystko pokazać. Randka. Nie kojarzysz nic? Nie. Popłaczę się. Ale ładna altanka. Ładniejsza niż ta, którą ja mam na pawilonowie. No, ładniejsza niż altanka imienia mu. No ale dobra, czekaj, idziemy w takim razie dalej. Co tutaj, gdzie tutaj było? Uwaga, tutaj była, randka była tu. A, bo czekaj, bo ja to nie po kolei zrobiłem. Totalnie, teraz tak widzę, że poznałem ciebie tu, później tu była randka, tu się spytałem ciebie o bycie dziewczyną i idziemy dalej i uwaga, tu się oświadczyłem. Oświadczyłeś mi się. O, tu w ogóle, dobra, moje ale to urodziny. Na razie, no, twoje urodziny. O, to pominijmy. O nie, czy wyjdziesz za mnie? O. Widzisz?
Daję ci taki kryształ. Odpowiedzisz mi tak. Wow, wow. Tak jest, zgodziłaś się! No i Jezu, jaka radość, jak się zgodziłaś. No nie wiem, no i ty tak rzeczy nie pamiętasz. To jest syn Paliona, to syn Paliona, no syn Paliona to jest. No jak ty możesz nie pamiętać? No, a tu patrz, o, tu patrz. Syna? Tu, nie ma jej, tu kościół. Budowa. To jest ten nasz, to jest nasza willa. Widzisz to? Wróciła, okay. Żebyś tutaj była. Bo urwał widzisz się to miejsce od momentu, kiedy zakończyliśmy tego. Widzisz, jak to wyglądało? No, kiedy zakończyliśmy... Palemki no, tutaj były, jakieś fajne... żółwie tam były. Przed a patrz, a tutaj był, tu był ślub. Czekaj, to jest nie? Zbudowaliśmy kościół na nasz ślub, a tutaj jest tylko zbudowany. Patrz, tak. Skąd będziemy tak? Obrączki? Co nam zrobi za obrączki? Widzisz to? A teraz patrz to. Teraz totalna petarda, petard, kurczę. Gdzie to było, że zrobiliśmy kościół na nas ślub? Czekaj, zgubiłem to. Oświadczyłem się tu. Skurczę, gdzie to jest? Tu, kościół. I uwaga, wybieramy obrączki i ślub. Uwaga. W tym miejscu. Widzisz to? Kto to jest, to zombie? To jest Wojtini. Wojtiniego też nie pamiętasz? Był przez chwilę. Kto to był? Okej, czemu Dave jest księdzem? A, teraz przejdźmy do prezentu. No bo tak, bo Dave wtedy był księdzem. Brawo! Brawo, synu Paliona, jako pierwszy wyjdziesz za mąż. No tu takie chwile piękne. Ja nie wiem, jak ty możesz takich rzeczy nie pamiętać? Wiesz, jakie jest przykro, nie że wiem, tego ale czemu pamiętasz? Masz na mnie pretensje o to? Ja naprawdę, no. ja nie wiem. Patrz, nie tu w ogóle nie wiem, na jakiś... nie wiem. Ja jestem załamany w tym momencie. Załamany jestem. Nie wiem, co mam ten. Nie wiem, co mam zrobić totalnie. Tyle wspomnień i ty nic nie pamiętasz. Nasze obrączki. Też nie pamiętasz, jakie wybieraliśmy. Na bieżąco, żeby... Mhm. Ale to jest naszyjnik. No nie wziął Dave'a. Ja no mam tak. To da. Czemu on taka... jest z kim? Zobacz, jakie obrączki mieliśmy. Widzisz tego, to? Dla żony inżyniera... Nie inżyniera, wow. Tego. Ja... Ale taki wyżej. Bandę. Oficer, bardzo dla oficera. Bardzo. Nie wiem, nic. Totalnie nie pamiętasz. No. Jest David, widzowie, wiesz co, to jest przykre, to jest po prostu przykre, przykre, że tak wiele wspomnień i ty totalnie nic nie pamiętasz, nawet nie wiem za bardzo, jak mam sprawić, żebyś to przypomniała sobie, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że się seans podobał. Podobał, ale no przykro mi jest, już nie pamiętam. Nic totalnie, to jest po prostu, nie wiem, to jest tak przykre. Nie wiem, widzowie, dajcie znać w komentarzach, jaki sposób na przywrócenie pamięci dla Milki, bo ja nie mogę, nie może tak być, że ty nie pamiętasz takich ważnych rzeczy, takich ważnych momentów w życiu. To tak po prostu nie może być. Po prostu jest niedopuszczalne, żebyś tego nie pamiętała, rozumiesz? Mhm. Więc widzowie, dajcie znać w komentarzach, co powinniśmy zrobić, żeby to pamięć Emilia odzyskała, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie. Już jutro o godzinie 19:19, u Milki 18:30. Zapraszamy na nasze plusy, tam również są odcinki, jak gramy sobie w Bedwarsy i inne takie. Tyle. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się. Pa, pa.